I tutaj trochę się nie zgodzę jednak z panem posłem, że minister czy premier, nie podejmując dzisiaj decyzji, nie ma wpływu. Ma. Ma wpływ na to, co się zadzieje właśnie za te 30 lat, za tym 2030, 2050. Rząd ma realny wpływ na to, co się dzieje, chociażby na to, żeby nie wycinać puszczy, tak? Więc i nie strzelać do zwierząt, chociażby. To jest moim zdaniem rzeczy, które, te decyzje, które akurat ministrowie podejmują te decyzje i mogą ich nie podejmować.